Morej, Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący, jego odbiorowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, odbytaliśmy w UZE wniosek o wybranie warunków na tereny sportowe przy gimnazjum nr 9. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, przypomnę, były plany jeszcze, gdy istniało gimnazjum nr 9. Dyrektor Jadwiga Jaworska podjęła współpracę z klubem Szermierzy, który u nich tam stacjonuje, żeby wspólnym wysiłkiem wybudować halę sportową, tam z torami do Szermierki, która będzie służyła i klubowi, i obecnie zespołowi szkół. Bardzo ogólnikowo, oczywiście to jest kubaturowy taki dokument. Inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna i bardzo proszę w imieniu komisji o przyjęcie pozytywnej opinii. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy rozumiem, że wszyscy radni, proszę bardzo, Pani Karolina. Mam pytanie, z tego środku jako inwestor występuje ZIS, natomiast jeszcze z rozmów pomiędzy gimnazjum a Szermierzami przy udziale ZIS-u była mowa o tym, że klub Szermierzy będzie finansował budowę hali. A ten klub Szermierzy jest tam docelowo, czy on dzierżawi? Nie, oni właśnie chcieli, pamiętacie Państwo, jak przy Stanisława ze Skarżmierza Szermierzy chcieli zanektować teren, wtedy to zanegowaliśmy. Oni szukają stałej siedziby, no i chcą poprzez właśnie kooperację, współpracę ze szkołą i z ZIS-em za swoje pieniądze wybudować. Obiekt będzie dostępny dla szkoły na zasadach preferencyjnych, czyli najpierw szkoła włoży do, na salę swój rozkład zajęć, a w Szermierzy uzupełnią dziury. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę, dziękuję. Przystąpimy do głosowania. To jest 473, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta.